Dzień dobry wieczór, tu Omek. Witam was ponownie w świecie Dark Souls. Odwiedziłem ognisko, odświeżyłem sobie butelki Estusa. Mamy teraz 8. Możemy ponownie spróbować się z tytanitowymi demonami, które są dosyć upierdliwe. Strzeli raz, strzeli drugi. Pewnie będzie chciał skoczyć. Tak jest. Ten zasięg. Chciałbym jakoś go tutaj wmanewrować, żebym mógł w niego rzucić kulę ognia. Ale to jest ciężkie. Coś nie wcelował. Hello. Dostajemy troszkę obrażeń mimo bloków, ponieważ nasza tarcza nie ma 100% redukcji obrażeń fizycznych. No ja pierniczę. Stary, zrób coś mniej upierdliwego. Chyba założę pajęczą tarczę jednak. I wejdę tutaj, co może być ryzykowne. Okej. Nie było tak źle. Co to było? Uff. Należy go zajść z prawej strony, to znaczy z jego lewej. No i zagonił mnie w kozi róg. No, na szczęście odskoczył. No, idzie drugi. To się źle skończy. Życie z demonami. Wow. Jeden strzał. No to małe cięcie. Jesteśmy z powrotem. Po drodze zdążyłem zginąć i stracić swoje dusze. Ale takie życie. 15 tysięcy to nie jest jakaś wielka liczba. To ja znów prawie zdałem się zabić. Nie cierpię tych demonów. Kiedy walczymy z jednym i jeszcze w miarę dużym pomieszczeniu, to nie jest jakiś problem, ale oczywiście zawsze są one w ciasnych komnatach, albo tak jak tutaj, kiedy dwa są obok siebie, na podłodze jest jakaś, kurde, spowalniająca nas maź. Sama radość. Wyleczę się, żeby, kurde, nie ryzykować. No, skoczysz czy nie skoczysz? Założę się, że skoczy. Nie. Jesus, ten zasięg. Jak? Masakra jakaś. No. Oczywiście. A, błyskawica. Jeszcze raz. Czemu on nie może tu podejść? Zarąbiście po prostu. Nienawidzę ich. I umrę. Nie, jakimś cudem. Stracę te wszystkie butelki. Jakby go tutaj podejść? Okej, dobry początek.
Teraz gorzej. Jak on to zrobił? A przez przypadek odłożyłem tarczę, bo wziąłem połowę piromancji w obie dłonie. Sprytnie. Kolejne podejście. Tym razem zdecydowałem się na miecz czarnego rycerza. Najsilniejsza broń, jaką ja pierniczę, jaką posiadam. Ja, drugi demon oczywiście zaczął strzelać. Pięknie. Spróbujemy, tak. Albo i nie spróbujemy. Kolejne podejście. To jest chyba najtrudniejszy moment jak dotąd. Myślę, że spróbuję dzierżyć nasz miecz oburącz i po prostu zbrutforsować tego ćwoka maksymalną ilością obrażeń. Jeśli tylko podejdzie troszkę bliżej. Masakra. No, skocz. Doskonale. Mniej doskonale. Dobrze. Wymiękam. No to próbujemy dalej. Podejrzewam, że kiepsko się to skończy, ale... nie dajemy za wygraną. Gdyby tylko tu podszedł. Ale coś nie pali mu się do tego. Uniknąłem, ale nie uniknąłem. No to było wyśmienite. Na razie jest ok. Dopóki nas znowu nie zahaczył i zginiemy. Dobra, muszę uciec stąd, żeby się podleczyć. Czasami jego ataki mają jakiś taki strasznie, nie wiem, nie tyle duży zasięg, co... wciąż zadaje obrażenia, mimo że wydaje się być w bezpiecznym miejscu. Jest to bardzo upierdliwe. I po zabawie. Myślę, że nie będę się z nimi tutaj więcej bawił, bo tylko tracę czas i nerwy. Więc, żeby odcinek nie był zupełnie bezproduktywny, zdobędę ostatni przedmiot, jaki mamy tutaj do zdobycia. Zdobyliśmy dwa miecze wężoczłeka, które są naprawdę bardzo dobrą bronią skalującą się z siłą. Możemy nawet ich używać od razu. Gdybym tylko miał trochę dusz, to bym je ulepszył.
i potestował, no ale spróbujemy jeszcze ostatni raz nasz rzeźnicki tasak. Problemem też tam na dole jest to, że nie mieliśmy pierścienia wilka, więc praktycznie zero równowagi. No ale coś za coś. Albo swobodne poruszanie się po bagnie, albo równowaga. Ciut za późny atak. Jak widać, sporo tutaj plam krwi. Forteca Sena nie jest najprzyjemniejszym miejscem. O, jeszcze przeżył. Niespodzianka. Zabijemy maga na górze. Dobra, na dół nie będę teraz szedł. Gdzie też był ten przedmiot, na który trzeba było wskoczyć? Troszkę mnie pamięć tutaj zawodzi. Biedak. O właśnie, skoro już tu jesteśmy. Tak, ściana magicznie stała się z powrotem cała. Chciałem powiedzieć, że pójdziemy uratować Logana. Ale to za chwilkę w takim razie. A jak się sprawuje kamień? Kamienia nie widać. Czyżby się nie zresetował? Za to zniknął Sigmair, a pojawili się wężoludzie, z którymi jakoś nie mam wielkiej ochoty walczyć. Przynajmniej tam na dole. Odzyskam trochę energii. Świetne jest to, że prawie umarłem. Świetne jest to, że jeden cios z mojego tasaka ich ogłusza. O! Przyszedł kolega. Teraz kamień się właśnie obraca, raczej mechanizm kamienia. No chodź tu, poczęstuję cię strzałami. Dobra, biegniemy w dół. Teraz do windy.
powrotem do mechanizmu sterującego. Tutaj chyba, tak, tutaj musimy pozrzucać trochę kamieni, żeby przedziurawić ścianę. Teraz zresetujemy mechanizm. Pobiegniemy uwolnić Logana. Logan wróci do kaplicy Firelink, tak jak mówi. Teraz możemy też otworzyć tą klatkę i zgarnąć duszę bohatera. Wciąż został nam jeden przedmiot nieuchwytny, do którego próbuję sobie przypomnieć, jak należy dojść. A nie tędy. Oczywiście mechanizm resetuje się właśnie w tej chwili. Więc zaczekamy chwilę. Zobaczymy, jak dotrę do samej góry. Pewnie mi się przypomni. Zaraz tutaj. Dobrze. Teraz tędy. Tutaj chyba byliśmy, tak? Możemy zabić węża człeka. Wydaje mi się, że ten przedmiot jest osiągalny tędy. Niech no spojrzę, czy z tej platformy go widać. Jest tam, więc chyba jesteśmy za wysoko. Pójdę, przejdę przez ten mostek, zobaczymy, czy da się tu jakoś zeskoczyć. No niezbyt.
Nie, dobrze. Au. To było niemiłe. Prawie mnie dosięgnął. Jeszcze żyje. Okej. Więc trzeba zejść jakoś sprytnie stąd. Chociaż prawdopodobnie da się też zeskoczyć z innej platformy. Jeszcze jakiś czarodziej jest. A, tamten. Dobra. Zajmiemy się i nim, żeby nam nie uprzykrzał życia. Piromancja. Dobra. Stąd jest już za wysoko, chyba. Uf. Cofnijmy się troszkę na tą platformę. Teraz jak stąd bezpiecznie w miarę zeskoczyć? Szczury, nie drzeć się. No, zdążę. Chyba musimy zeskoczyć od razu stąd. Nie. Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt wysoko. Ach, Forteca Sena, sama radość. Okej. Cofnę się w takim razie. Cofnę się do początku właściwie. Tutaj. Tutaj był Logan. Czy stąd nie da się zeskoczyć? W zasadzie się da, ale to nam nic nie da. Tutaj chyba dostaniemy się tylko do dna z tytanitowymi demonami. Może stąd? Chyba tak. Tu nic nie widzę, kurde. Stąd spadniemy tutaj na początkowy mostek. Masakra jakaś. Czy z niego da się zeskoczyć? Nie, no to już jesteśmy przy dolnym poziomie. Przedmiot jest tam. Chwila, chwila. Dobra, na pewno musimy być wyżej. Czy stąd widać ten przedmiot? Jakie poszukiwania? Jest tam, ok. Więc też jesteśmy jeszcze za nisko. To nie powinno być aż takie trudne. Tutaj nic nie zdziałamy chyba. O, moje dusze.
Okej, jesteśmy na platformie, gdzie znajduje się wężoczłek. Wężoczłek czarodziej. Wydaje mi się, że musimy iść tędy przez tą dziurę w ścianie i zeskoczyć tutaj. Tak. To jest właśnie to. Tyle zachodu. Trzeba uważać oczywiście, żeby nie spaść. Pierścień ze śpiącym smokiem. Ten pierścień był najpilniej strzeżoną tajemnicą pewnego maga ze smoczej szkoły Winheim. Śpiący smok, wygrawerowany na jego powierzchni, skutecznie wycisza wszystkie dźwięki wydawane przez tego, kto go posiada. Okej. Broń wciąż wydaje dźwięk, ale na przykład przewroty już nie. Podobnie jak czar o tym samym działaniu, ten pierścień nie jest zbyt użyteczny. Czasami można zaskoczyć niektórych wrogów, ale nic specjalnego. Teraz problem. Jak stąd zejść? Jest to chyba droga w jedną stronę. I wydaje mi się, że wybrałem złą, prosto do tytanitowych demonów. Po tamtej stronie chyba byłoby lepiej. Może się uda. Nie, to są chyba zwłoki wężoludzi. Przekonamy się zaraz. Całe szczęście. Okej, przed zakończeniem odcinka zrobię jeszcze jedną rzecz. Wrócimy do... O! A, tak. Ci na górze. Wrócimy do pomieszczenia, z którego możemy wspiąć się na górę. I jak pamiętacie, była tutaj iluzoryczna ściana. Przez którą za chwileczkę przejdziemy. O! Przewrót nie skutkuje. Musimy ją zaatakować. Kolejna drabina. Dokąd to ona nas zaprowadzi? A, właśnie, pierścionek. Zardzewiały nie będzie już nam potrzebny. Jesteśmy na dachu, tu gdzie widzieliśmy jednego z gigantów, olbrzymów. Jest to olbrzym, który otworzył nam wrota do fortecy Senna. Oj. Trzeba uważać, bo potrafią oni nieźle przyłożyć. No, nie ta broń. Hello. Chyba się zdenerwował. Au. Nie.
brakowało. No. Grudka tytanitu. No tak, jak widać, to właśnie ten gigant otworzył wrota do fortecy Sena, a my tak mu odpłacamy. Poniżej widzimy mostek z parafinie umarłych. No cóż, to chyba konkluduje wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. Poza nieszczęsnymi tytanitowymi demonami na dole, do których jeszcze wrócimy kiedyś. W przyszłym odcinku prawdopodobnie odwiedzimy kaplicę Firelink, zobaczymy, co tam się dzieje, a potem wyruszymy do Anor Londo. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.